Witajcie na kanale grupastruktura.pl. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać dom dla rodziny 2 plus 2, jakie są jego koszty, jak taki dom zbudować. Zapraszam do nowej serii związanej z tym tematem. Pierwszą rzeczą, jaką chciałem Wam powiedzieć, to to, co skłoniło mnie do zaprojektowania projektu dla rodziny 2 plus 2. Pierwszą rzeczą były po prostu potrzeby ludzi i pytania o tego typu projekt, a drugą rzeczą, która była brana pod uwagę, były koszty budowy takiego domu. Jak wiecie, w dniu dzisiejszym budowa jest generalnie droga. Ludzie zastanawiają się, czy są w stanie wymienić na przykład mieszkanie w mieście na jakiś dom o jakiejś sensownej powierzchni, i ten projekt miał być rozwiązaniem tych problemów. Jakie były główne założenia projektu? Powierzchnia powinna być dostosowana do potrzeb i tutaj chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak ten projekt wygląda. Jest to projekt o powierzchni 82 metry kwadratowe. Na samym wejściu mamy wiatrołam, z którego możemy skorzystać z przestronną szafą. Następnie po wejściu mamy kuchnię z jadalnią oraz salonem, miejscem na jakiś regał, telewizor, tego typu rzeczy. Przechodzimy do strefy tak jakby bardziej zamkniętej dla gości, gdzie mamy jedną sypialnię dla dziecka, drugą sypialnię oraz trzecią sypialnię rodziców i łazienkę, w której mamy zlokalizowany ustęp, umywalkę, piec, pralkę, jakieś tam kosze na bieliznę, prysznic. Zobaczcie, że w każdym pokoju znalazło się dosyć dużo miejsca na przestronne szafy, tak jak w tym miejscu, w tym oraz w tym. Tutaj to samo. Mamy miejsce dla pracy, jak i również dla łóżko. Więc jest to powierzchnia budynku, która tak naprawdę powinna wystarczyć dla tego typu rodziny i jest tania dosyć w budowie i konstrukcja została opracowana w ten sposób, żeby te założenia były spełnione, o czym opowiem troszkę dalej. Tutaj macie pokazany przykład powierzchni, jak to po prostu zostało zrobione. Dom był projektowany tak, jak wspomniałem, żeby konstrukcja była dosyć prosta. Nie mamy całościowych ścian nośnych wewnątrz. Co za tym idzie z braw wewnętrznych ław. Mamy oczywiście stopę pod jeden słup, drugi i komin, ale de facto nie robimy tego elementu przez całą długość, co wpływa na ilość betonu, na ławy fundamentowe, stal, czy też na przykład murowanie ścian fundamentowych. Stolarka też jest dosyć tania, ponieważ okna nie są za duże i nie ma ich dużo w takim projekcie. Budynek jest zaprojektowany w ten sposób i jego konstrukcja, że rozpiętości elementów są dostosowane w ten sposób, żeby nie było one dosyć dużych przekrojów. Co za tym idzie, również zmniejszamy ilość betonu, stali czy też drewna potrzebnego do wykonania pewnych elementów. Dach jest na przykład w konstrukcji jętkowej, czyli nie mamy żadnych dodatkowych podparć i kosztownych elementów. I jak Wam chcę pomóc w budowie tego budynku? No, na kanale założyłem playlistę Idealny dom dla rodziny 2 plus 2. Zapraszam do subskrypcji tej playlisty. Na kanale będą się pojawiać odcinki, gdzie po kolei będę omawiał proces budowy tego domu do stanu surowego zamkniętego. Mam nadzieję, że będzie to przydatne informacje dla osób, którzy budują z tego mojego projektu, jak i dla wszystkich, którzy w ogóle zamierzają budować dom. Do każdego zakupionego projektu dołączany będzie kosztorys budowy wraz z instrukcją jego budowy, gdzie zwrócę uwagę na wszystkie ważne kwestie techniczne i przekażę krok po kroku, jak budować taki dom samemu. Dodatkowo będzie dostarczony model budynków 3D do otworzenia w darmowej przeglądarce, tak aby zobaczyć, gdzie jaki element ma być wbudowany w przestrzeni. Pomoże Wam to zobrazować, jak wybudować taki dom. Po co to wszystko robię? Widzę ogromną ilość pytań dotyczących budowy oraz braku usystematyzowanej wiedzy w tym zakresie. Mam nadzieję, że mój poradnik pomoże Wam zbudować wymarzony dom. Zdaję sobie sprawę, że koszty budowy dzisiaj są bardzo duże. Na samym wykonawstwie możemy zaoszczędzić np. 100 tysięcy złotych w zależności od regionu i dużo osób decyduje się na zamienienie mieszkania na tego typu dom z przestrzenią, gdzie każdy ma swój pokój poza miastem i chce go budować własnymi siłami. Mój projekt jest do tego dostosowany, ponieważ ma prostą konstrukcję, daje Wam wiedzę, jak go wykonać samemu bez błędów, ponieważ jak wiemy, błędy na budowie są najbardziej kosztowne, a tym bardziej ich usunięcie.
Informacje, gdzie można zakupić ten projekt, znajdziecie w opisie do filmu. Koniecznie przeczytajcie już dzisiaj. W następnym odcinku opowiemy sobie o kosztach budowy tego domu i następnie przejdziemy do procesu realizacji. Zatem zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach swoją opinią o tym, co robię dla Was i czy jest to przydatne. Do usłyszenia zatem niebawem, gdzie wspólnie będziemy przechodzić przez proces realizacji i budowy tego budynku. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam i do usłyszenia.